Dawaj, zatrzymaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu tak niebezpiecznie? Poniosła nas muzyka. Rozumiem, w takim razie. To, że czujemy zawsze ryzyko przy policji, gdyż jesteśmy bardzo mocno. Czy pana ma, mamy tutaj dwie poszukiwane osoby w samochodzie, nie powinien pan zrobić FTS-a? Kogo? Ja nie wiem. Tego panu a nie zajmijcie powiem. Panowie wszyscy maski. Nie. A, to jest poszukiwane jak coś. Melt, od razu wysiadkę, melt. Plus jest taki, że Konrad Gross dzisiaj nie spał cały dzień i poszedł na drzemkę. Więc jak dopiero rano. A rano to dokładnie, lecimy. Rano śpisz, a później zapomnisz. Dokładnie, o 18 wstań byłem, oj tam już. Następny dzień nie ma co wspominać. Piątek był. Jeżeli ktoś z ekipy coś to jest zebranie na triadzie, was degrad i lecimy dalej. Co robisz? No i co robisz? Panowie, przed 20 Jane? Nie chcę iść do więzienia! Niech mi ktoś na kamizelkę! Mam 4, dam. O, proszę bardzo. Czekaj, mam jedną osobę, nie dam. Kurwa, trzeba schować pistolet. Jest nas 5, nie mamy 6. Ogarniesz 6 na odbitkę w razie czego? Nie mogę! Podoba mi się dzisiejszy dzień. Dobra. Ale jest się 20, nie mam ammo. A to Nie mam ammo. Jak ja nie mogę nie mieć ammo? Ja komuś musiałem dać? Mam wszystko, spokojnie. Ja dobrze, dziękuję. A broń masz? Dzięki. Mam. O, jak pan dojechało? Będzie jako jest tu się kłócić, tak by to było na kasyna! Jezu, kasyna 19.40? Niech trwa jeszcze! Hotelowa doba w apartamencie! Nie mam zamiaru się zatracić tym, co ma ile. A, zapas ammo na bazie, no właśnie! Ja wczoraj odłożyłem SMG i ammo do SMG, a przecież ammo do SMG to jest ammo do pistoletu. Jedzie 160. Ja mam tylko powiem gorszy problem, my nie mamy paliwa. To nie jest problem, do kasyna blisko. Nie, to nie ma opcji, tak to w nas. Ja już widzę twój nastrój. Mój? No. Nie, jest dobry przecież, to co? Masz dzisiaj po***ć parę. Nie, wiesz co? Odpuściłbym, gdyby ten makijaż sobie zostawili. To była być kara. To jest powtórka z tego, jak policja się nie przygotowała. Jak my odp***my i ktoś leci na wakacje na 48, to sobie nie może laserowo usunąć wakacji. A oni sobie makijaż usunęli. Actually. To napiszmy, wiesz, w razie czego ktoś na plecy wiedzie, albo nas na przykład pozbiera. Kruta Kamila. A Davida nie ma? David jest! Stał już? Thanks. Napisz na Twitterze, że potrzebna jedna osoba. Tam numer zajęty do Davida. Dej, potrzebujemy już z tego, na pewno. Panie Fini Wolgeny, son? Jeździ gdzieś, Kasino. Gdzieś obok kasyna jeździ. Oddaj mad? Kasino star. No co tam, David? Ej, kolacja, no nie, ty z tym żarciem, ile ty wpierdasz, David? To mój pierwszy posiłek dzisiaj, drugi, tak? Sorry, ja rano jadłem bagietkę. No, to zjedz i dawaj. Chwilą, nie? No chyba to tak. Dobra, to ja ci po prostu wyślę GPS-a w razie czego, dobra? Tak randomowo. No, dobra, a co się dzieje? No co, Carbonara powiedział, że są ludzie poszukiwani w samochodzie i nas zaraz gonią. Wiesz, Ronaldo się chce popisać, nie? Wiesz. Tylko szkoda, że paliwa nie mamy. Przy Mission Row jesteśmy właśnie tory jakieś coś. Uciekamy tym laborantowym, wiesz, tym rozwiązaniem dużym. No dzięki, powodzenia. Jedziemy na windę tam, to się ukryje. Bez kitu do windy i idziemy na górę! Tylko wiesz jaki jest problem? Tam się wchodzi długo, za jakieś 10 sekund. Poceluję. Podchodzisz do tego, chcesz wejść, podnosisz ręce i czego, nie? No właśnie, podchodzimy, mówimy, że się poddajemy i stajemy przy ścianie, nie? I takie puf. Air defense, zobaczę. Evron, cześć, a tak sobie powiem easy, a błazo, naprawdę nieźle. Nie. Kolego, tak nie będziemy robić. Daję ci timeouta na 17 sekund. No grężerzami kiedyś kwiatę dam. O ja. I teraz? Widzicie? Jaka twarda ręka? No to wytrzymamy 2 minuty jeszcze, aż tak dojedziesz. Yo. Pan zaprawdę, polis! A, bo Carbonara to drugi kierowca. Tutaj panują zaprawdę, uwaga! Wow. Zrobiłem z nim laborant wczoraj 3-0, wypluj te słowa. O! Dajcie wyjść na siłę. Słucham? Wyślę ci pozankę i opuści. Dziękuję bardzo! Zróbmy, mamy jedno, dokładnie, teraz jest full focus.
Spokojnie, Karbi ucieknie, bo jest top driverem w ekipie. To zaraz posanie i Vasquezie i Speedo i silnym. Karbi hakuje, bo jest top hakerem zaraz pod Isanie. Nie no, błagam. Co skakuje? Policji głowy czy co? Rozmowa z butem, kuja. Kuja? Kuja? Jezu, people wish. Dobrze, Dawidzie, już tylko jeden radiowóz. Pomóż nam! Jest jaki nudziarz. Nie mogę, bo to nielegalne. Bad chest, muszę na górnika. O, malina Toto. Nie wiem, nikt na to nie pracuje. Mniej niż my, dokładnie. No na pewno mniej niż my. Dawaj, breaking ankles. Dobra. Ale jest pelysy. Breaking ankles, Florida. O Jezu, oh my god, guys. Breaking sami siebie. Ojojoj. Łapie sobie sami kolana. No chyba trzeba byłoby ich jebać. Oh my god. So good. Ale swojego? Ale wy... O, Explorer! Tam jedzie, bo... Ty naoglądałem filmików z Florydy w nocy. Jak zrobić małpę? We are at the ghetto, we go to the triadia. Yeah? No, musimy tam jechać. Patrz, podjedziemy pod kasyno i oni będą się chcieli ustawić gdzieś, a my po prostu nie wejdziemy do kasyno, tylko nie będziemy. Nie, oni będą za nami. Wiesz co, obstawiam, że pierwszy jest nas, żebyśmy... O, Montana. Montana nas słyszy. Wrotka. O k***a, samochód. Ale że kasyno już? A gdzie laborant? Jestem. Jezus, jest obok ciebie. Jechałem tu autem. Gdzie jest labo? Jestem, halo. W twojej prawej stronie. Gdzie jest labo? Gdzie jest labo? Ale serio? Gdzie jest labo? Ej, a co? Czekaj, co? Panowie. Uderzył w nas przy wysiadce i chyba się udało, nie? Ta. Śmiesznie by było, jakby to było wejście tylne, kurde. Może czy ty ja jesteś normalny? Nie widzę ludzi w kasynie. Gdzie ty jesteś? On jest. W kasynie. On mi... Nie widzę nikogo. Widzę tylko Speedo. To niedobrze. A tu ja cię nikogo. Widzę. To wyjdź. To nie wyjdę. A no tak, no nie wyjdę. A ty słyszysz mnie? Upadek. Co? Upadek. Wiem. Ja widzę wszystkich. Ja też widzę wszystkich. Ja widzę wszystkich. Karby jest zepsuty. Labo nie widzę. No! Wjechałem autem, zaraz możemy wsiąść i wyjechać. Ej, tego by się nie spodziewali akurat. Ci. Ej, chłop ma jakąś taką odblaskową, tu jakiś dozorca przyszedł. Mają piątek luźny. Bez kitu. Ty jakby tego skoczyli musiał być. Nie iść tak. A nie, bo teraz się chyba tu nie da wejść w ogóle, nie? To jest zamknięte. Ale! No. Stary, chodź tutaj, bo my jesteśmy tylko czwórkę, bo Karbo poszedł spać. O kurwa. No chodź, bo nam wiadomo. O kurwa. Dobra, to ja może zrobię tak. No, nie odbiera, koniec, tak? Poszedł sobie na... Co jest ten... Numer buta 199, bo jestem b***ny. Musisz mnie przyciągnąć. Dzięki Kamilek za ponad 13 miesięcy. Jezu, stary, po***na akcja jest tam. Zwentowałem lekko. Nowa klątwa. Klątwa śpiącego smacznego. Smaczny po dzisiaj nie będzie mógł zasnąć. Pomyśli, nie, chcę spać. No, tak, słucham. Robimy teraz witam takie cisza, Snitchu, nie wychylamy się. Witam tu, El Goblino. El Goblino. Tak, spotykamy się znowu. Posłuchaj. Jest Snitchu afera kasynowa. Ale jest plot twist, a w zasadzie nawet dwa. Chcesz usłyszeć jakie? Pierwszy plot twist jest taki, że policja zastawiła nas autobusem, okej? Okej. No to jest jakiś plot twist, ale czekaj, bo jest drugi plot twist. To jest drugi, jest drugi. Zanim to zrobili, nie wiem jakim ch... wbiegł do nas jakiś fan, cywil. Myśleliśmy, że do policjanta i go r***liśmy i on też jest z nami zabarykadowany i... Dlatego proponuję
żeby te dwa plot twisty usunąć. Zobaczymy. Wiesz co, bo ja ogólnie, mnie nie ma na tej sytuacji jak ktoś. No wiem, wiem. A to możesz powiedzieć... Napisz może na Twitterze. Ale nie mogę, no jak na Twitterze? No tak, to może napisz na dispatchu, że ludzie z kasyna chcą kontaktu na ten numer. Dobra, dobra, to dobra. Tak, ja sobie wpiszę tylko ten numer. Może jak ten koło by się fajczyło, to jest koniec, nie? Ale chyba się nie fajczy. Nie. Nie, bo musiał wyjść trochę. Przesuń się. Dobry oficer Jerry Grinsek. Dobry, nie, czekaj, Jerry. Sytuacja jest następująca. Możesz do mnie mówić El Goblino. Panie El Goblino, chcemy negocjować naszym zadaniem. Oczywiście. Jerry, słuchaj. Sytuacja jest taka, że przed tym jak zostawiliście autobusem wejście, wjechał tu jakiś cywil, myśleliśmy, że to policjant i go r***liśmy. Przez co my mamy tutaj tego cywila. A małe pod... No i co teraz? To będzie problem. Zmieniliście go, więc nie, jaki tutaj niby co wy chcecie za niego otrzymać? To jest riski. No to wy, w waszej jest intencji, żeby otrzymać cywila z powrotem. On dla nas nie ma wartości, ale wy ślubowaliście chronić obywateli Stanów Zjednoczonych. Ja się wjeżdża, się wjeżdża. Nie. Podchodzą, są za drzwiami. Nie wiem, nic. Leży jeden. Drugi leży. Drugi leży. Ojejku, flash! Ała, Jezu, jak mnie razi w oczy! Ała, Jezu, jak mnie razi! A, razi mnie w oczy! Ała, ała! Boże, ten flashbang! No, panią, by się panią przestać, pani full flasha dostała, ile pani będzie leżała? Tak. Kurwa, to w nas trzeba, Mrs. Swartz. Siemanko, tak, tak. Gratulacje. Bierzcie te drugie, nie? Tak, tak. My nawet nie możemy ten, chyba. Ja weźmiemy, będzie strata finansowa. Ja pozbieram naszych. I znowu czat, dwa flesze i dwa razy w siebie, no, how bad? Halo? Jest tu kto jeszcze? Dobry. Dzień dobry. No ja dostałem po... Że no, ja w ogóle chyba, ja w ogóle trochę... Ja byłem z góry, więc no, nie widziałem się. Ktoś chyba tam... A ja specjalnie czekałem, aż one wybuchły na zewnątrz, a i tak dostałem na m***e, więc... No, ja też. Ale i tak było już, no, nie było źle, no. Tylko, że chyba ktoś flesza sfejlował. No, Spekter, jak rzuciłeś flesza, trafiłeś? Nie, to nie Spekter. Już, tak, gdzie nasi? Jest, przepraszam. No, pojechali? A, dobra, sorry. Mogę się zabrać z tobą, Mati? Tak. Michał, jesteś Mati. Przepraszam. Patrzcie, nie mogę tego używać, ale, ale oni to kupują za 30k. No, ale słuchaj, robiliśmy policję i patrzę, a dwóch złotowców zasłania się od własnego flesza. No nie mogę, jak to się dzieje? A sprawdzaliście w końcu tego? Co ty labo tam znalazłeś? Czy to wysłałeś na grupie, czy mi? Tobie. A, to wy nie wiecie, bo jest jakiś chłop, ale to zaraz ogarniemy. Dobra, chodźcie do tego chłopa. Zobaczymy tego chłopa. Już patrzę, czat. To jest tutaj, przy sklepie z ciuchami. Tutaj? Dobra, no ja widzę tego typa, no ja widzę tego typa. Siema, mordzia! Siema, mordzia. No i on ma... A, bo ty masz, nie? Karbo. Te rzeczy, co? Prototypy jakieś itp. Nie, ja tamte sprzedałem, żeby kamzy kupić wczoraj od Yosila. Bo nie miałem kasy przez wyrok. To na kamzy poszło. Przecież ja mam milion. 500. Ja dzisiaj mówiłem o kasie. Dwa co razy. Ale no to możemy zrobić. Co robimy? Polis. Na trzy fury pojedziemy, a klasy. Diama. Dia dzisiaj robił SGOC z Sanem, bo dzisiaj Sanie... To zaraz to ogarniemy. Dobra, i tu jest jakiś drugi. A tego gościa tam na pewno nie było przy Wenecji, my tam byliśmy 100 razy. No. No ja obstawiam, że przez rewamp bas. No tak. A skoro można, a skoro... Dokładnie. Do tego budynku przy Wenecji, to nie było tam nikogo, true. To jest coś nowego. Więc to jest na pewno po rewampie bas. Więc pewnie, skoro mamy crafting table, no bo co mamy w bazach? Magazyn? No mamy już, no nie? Przebieralnia? No przebieralnia, wiadomo. Może ktoś z nich da jakieś plany. Zaraz wszystko przyznam, dobrze? Na przykład. A no właśnie, nie ma celu, żeby zrobić prototyp, to potrzebujesz schematu. Nie ma sensu, ale żeby zrobić schemat, to też potrzebujesz prototypu, żeby go odtworzyć na przykład. Tutaj? Tylko, kurde, on dał takie, że na mapie, więc ja nawet nie wiem, gdzie dokładnie jakiś... No nie pomogę, bo jestem na tym. Na rękach. O, jest! Jest za nami, no. O Jezu, jak ja go zobaczyłem, taki wysoki mur. Siema, mordzia. O, kup amunicję! Ty, amo do długiej! Ej, amo, dobra, no to tam na pewno długa! Tu jest 7,62 do kupienia. Ty, no to jak
Za 2000. Za 2000 50 amo. Nie, nie, 62, nie kałachy, kurwa! Właśnie ciekawe co? Nie, nie, nie kałachy, na pewno coś innego jest, bo są nowe bronie. Pewnie po prostu ten sam typ. 556 to mogą być M-ki takie inne, no, AR-ki, inne rzeczy. A jaką policję miała? To raczej grubszy kaliber. Może być też kompakt silny. Możliwe, no. No to jak nie mamy prototypu, no to i tak musimy, SGOC. Ale najpierw, panowie, zróbmy zebranie. Spotkanie. A możemy dokładnie zrobić, proszę, na dwa auta SGOC? Nie. Robimy na jednak szefy. Ogólnie? Szkolenie. Sklep koszerny, mi się tak szczerze nie nawet nie jakoś, ja nawet mogę sobie czekać już gdzieś na mieście, jak będzie się robić SGOC. Na jakąś przysiadę, nie? No, 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 no. Zrób dla nas jedną rzecz. Ukradnij ciężarówkę i jeździ ciężarówką po kwadraciaku. Bez kitu, ej, i po prostu pituj. Już teraz robiłem. Panowie, jest poważny temat do mówienia. Do przegadania. Na bazie spotkanie? No to spotkanie. Baza. I bez kitu można na bazie przy stole zrobić spotkanie. No, gdzie myślisz, idziemy? Zaparkuj auto z tyłu, bo z przodu każdy widzi z tyłu, Erwin. Oczywiście. Ach, kiedyś to będzie parking na upgrade'zie. To serio, bezpieczniej, bo tu wiesz, dużo ludzi jeździ. Parking na upgrade'zie przydał. A z tyłu nie każdy zwróci uwagę. Oczywiście. Łupy z policji w postaci długich karabinków do schowku ekipowego. Do schowku puszczam ekipowego. W końcu to wypłaczemy, żeby można było używać i wtedy będziemy mieli zapasy. Widzowie, jest gruba akcja. Jest gruby temat. Szanowni państwo, proszę zająć miejsce. Jest wśród nas w tym momencie zdrajca. Ale w tym gronie, w tym pomieszczeniu. Przepraszam. Usiądź proszę, Joseph. Silny, no przecież ty, jak ja mogę to być, ja? Po raz 3000? I w tym momencie, żeby nie wysyłać każdemu SMS-a, wysyłam na naszej konfie dowód. Oho. Liki z DM-ów, 100%. Labolikowy. Drodzy widzowie, zobaczcie. Nazwa nadawcy policja, Albert Spido, wynagrodzenie 15 000. Czekaj, a to nie jest ten kadet? Podnieś ręce, Albert. Ej, bez kitu, to jest kadet. Podnieś ej ręce. Czekaj, podnieś ręce. Oni mi na auto dawali, żeby sobie rolera kupił. What the fuck? Zaraz dowiemy się, skąd masz te pieniądze. No przecież i jakie wynagrodzenie. Przerywam mi na rolera. Czy zapoznaliście się z dowodami? Tak. Erwin. Zaraz porozmawiamy, Albert. Dowody są jednoznaczne. Znaczy, inaczej, jeżeli sobie ten... Ja bym powiedział na... Jedziemy na hutę. No nie, no na hutę. Ładne wynagrodzenie z policji, kapusiu. Ej, moment, ale ja ci mówię, zobacz sobie na datę. Będziesz miał jeszcze czas, żeby się wytłumaczyć. Dla mnie to nie ma tłumaczenia. Nie ma tłumaczeń, wszystko widzimy. A dorzucili mi na auto. No. Dorzucili na auto! Słyszycie, panowie? No. Jemu po prostu dorzucili na samochód. Nie wiedziałem, że to jest jakiś Caritas, ta policja. Ty, no powiem ci, że... Zaraz odłożę długo. Zaraz powiem ci, że zamknę na razie, bo jesteś w samochodzie. Masz prawo zamknąć p***. Co jest? Albert, chcesz mi powiedzieć co? Po prostu, że policja to dorzuciła ci się do samochodu tak po prostu, tak? Jak ja do nich zadzwonię i powiem, że potrzebuję pieniędzy, porozmawiamy na hucie. Carbonara, mowa na hucie. Dobra, rozmowa na hucie. Ty, to Andryna chce spotkanie biznesowe z nami zrobić. Uuu. To Alberto Spido. Tak. Hey, wait, what? Akurat się slot zwolni. Jak to jest, że policja ci się dokłada? Rozmowa na hucie. Rozmowa na hucie. Rozmowa na hucie. Wiecie, panowie, jak się robiło w Jakuzie? Zdrada, jeden palec uciekł. Chodziło? Nie wiem, bo no, była jeden dzień. Nie przychodziło. No. Tak się robi w triadzie. Jakuza po mafii włoskiej sam. Właśnie, jak się robi triada? Ja bym nie miał Spido takiego dobrego humoru na twoim miejscu. No ale stary, no jakby dobrze wiesz, jak to wygląda, bo nieraz pytałem się policji o kasę. No to co? Albert Spido! Ja Spido. Jako akt oskarżenia jest 15 000 dolarów no od policja tytułem no wynagrodzenie. Chcesz nam powiedzieć, za co jest wynagrodzenie? Oczywiście. Patrz na datę. 20 listopada. Ja zbierałem na growlera, bo sobie kupiłem growlera ile? 4 dni temu jakoś? I po prostu pytałem policję, czy mi się dorzucą za każdym razem, jak przyjeżdżają na napad, bo... Fu, na napad. Na ZS-a, bo dodają. Bo jak prosiła Mia, to dawali jej, jak prosił Vasquez, to dawali. To też poproszę, może mi coś dadzą. Kopujesz i to jeszcze Vasqueza. Szczerze, nie jestem w szoku, że dali, że ten kadet, bo to był, to jest chyba kadet, jeżeli dobrze pamiętam, mi dał 15. Ja bym rzucić okiem, bo nie pamiętam, co, bo parę przerwy było. Ołem mi chyba dał 5 tylko. Nie, nie wiem, kadet on wiem, na mydli oczka, on na mydli oczka, panowie. No, zróbmy eksperyment, uwaga. Zróbmy eksperyment. I uwaga, mogę teraz rozmawiać, radę pości, kogo dzwonię? Snitch, to szybkie pytanie tylko, dobrze? No, dobra, potrzebuję 15 000 do fury, czy z konta policyjnego dorzucisz mi się? Tak, skąd ta policja? Skąd ta policja? Nie, ale... Dzięki. Prywatnego, może tak. Dzięki bardzo. Nie, nie, dziękuję.
wyśmiał. Nie, nadawca policja. Uuuu, panowie! Historia! Historia nie trzyma się k***y! Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Wymyślił. Co wymyśliłeś, Speedo? Nie wymyśliłem, to jest od Jacka. To Jacek. Dobra, bo mi się przepraszam. Bo ja dostałem od kadeta też przed kupnem Growlera 15 koła. Nagle zmieniamy wersję. Nie, bo mi, naprawdę, to serio ci mówię. To jest od Jacka. Jacek mi dał 15 tysięcy za to, że im ogarnąłem triale czasowe, tabele i punkty, bo mieli zrobić super, sobie konkurs do Chargera, że tam jadą bufalkami i ten, kto powiedzie najlepiej, oddaje bufalkę, dostaje Chargera i za to miałem dostać kasę i daje im 15 koła. No przecież mówię prawdę, Jezus. Kto tam był? Był tam Jacek, Owen, Ksander, który po pierwszym z trzech wyścigów... Skoro zgodzili ci się dołożyć do samochodu... A nie, ja ci mówię, że to było po prostu wynagrodzenie, to racja, to ja pojebałem z tym kadetem. Za to, że im zrobiłem triale na... No, Jezu, chcieli konkurs w wyścigach na to, żeby wybrać najlepszego kierowcę Buffalo, żeby dać Chargera, bo wtedy wprowadzali te Chargery. No to powiedziałem, okej, okay, mogę to zrobić za jakąś kaskę, powiedzieli, że dobra, damy ci coś tam. Uff... No i zrobiłem trzy wyścigi. Nawet mam screena tabeli gdzieś. Panowie, czy my wierzymy Albertowi Speedo pseudonim sprzedaj nasz policyjna? Do Jaczka Gryna. Zadzwoń do Jacka i zapytać. Niestety Jacka nie ma. Panowie, jak my będziemy wyglądać, kiedy w historii od policji jest tytuł wynagrodzenie? Czy silny, może ty powiesz? Będziemy wyglądać jak k***ki z k***y. W ogóle zacznijmy od tego, że od kiedy grupa przestępcza prosi policję pieniądze. Co mało pieniędzy, żeby pożyczyć? Mało. Jak się pytałem, czy ktoś pożyczy, to nie było. Nie pytał ani razu. Jak powie... Nikodemie Carbonaro, Nikodemie. Czy będzie podział, bo potrzebuję na samochód, bo sobie zbieram? To... Nikodemie, czy prosiłeś kiedyś o pożyczenie lub bądź dorzucenie się do samochodu? Tak. Czy dawałem? Dawałeś. Proszę bardzo, mamy to. Z racji, iż nie ma z nami szefa, Konrada Grossa. Musi zarząd kierowników zagłosować. Jednomyślnie. Też masz głos. Nie, panowie, on nie bierze pieniędzy od policji. To nie jest tak u nas w ekipie, naprawdę. Panowie, nie jesteśmy frami. Jela musi zakrzot, to nie my. Rozbiłeś nam PR. A to skreśla cię z naszego biznesu. Ja mam pomysł. Co? Na najlepszą karę na świecie. Słucham. Zabieramy mu R8. Nie, no to dopiero dzisiaj odzyskałem. Albercie, R8 na nie tydzień opa. Idzie do Lanta. No to w takim razie wybrałeś. Miesiąc czekałem na to auto ponownie. No to nie ma opcji. Poczekasz jeszcze miesiąc. Nie, nie ma szans. Albercie, ale ty wziąłeś pieniądze od policji, czy my? A ty, co może ci policja da R8-kę. Albercie, Speedo, ja też brałem pieniądze od policji, ale ja nie oddawałem. No i co? No też im nie oddałem. No odwróćmy się, niech laborant wykona wyrok. Nie, zrobimy naradę. Zrobimy naradę. Chodźmy. Co robimy, panowie? No co? Jesteśmy frami. Lukas już mi się śmiał w twarz i mówił tak. Co mam te ryści? Widzieliście od kogo Speedo bierze kasę? Mówię od kogo? Od policji. I to jeszcze nie na przykład przeprosiny albo dzięki gangsterze, tylko wynagrodzenie. W ramach kary nie pojedzie na SGOC, żeby nie zajmować miejsca, albo pierwsze. Po drugie, nie weźmie udziału w tym spotkaniu z wątpliwkami. Po trzecie, zrobi pielgrzymkę na kolanek z komendy na zakon, żeby wskazać, do kogo bardziej go ciągnie. Wiem, co zrobimy. Zostawimy go na kwadraciaku i powiemy, żeby poszedł tam, gdzie go serce niesie. Na kolanach. Był taki co z drzownicą, nie? Cały. Tak, był. Rekrut, tak. Dobrze, w takim razie, kto chce R8? To może ja. Ja wezmę. To może silny. Dobrze, w takim razie kara to. Brak bycia na spotkaniu z Landrynami, R8 dla silnego na tydzień oraz pielgrzymka na kolanach od kwadraciaka w stronę, którą on sobie wybierze. Chodźmy. Albercie! Tam. Wyrok zapadł. Zgadzamy się, że nie zdradziłeś organizacji, jednakże zeszliłeś. Ale jak ja mogłem zeszlić, jak sam brałeś pieniądze od policji za plakat? Cisza, jak kierownicy mówią! Cisza! Jestem kierownikiem! Kierownictwo w głosach 5-1 zagłosowało za karą. Pierwsza kara to jest to, że nie będziecie na spotkaniu biznesowym z Landrynami. Musimy dbać o reputację. Druga kara to, że od kwadraciaka będziesz musiał dokonać pielgrzymkę na kolanach, ale ty sobie wybierzesz cel.
Może to być komenda, może to być zakon, zależy gdzie cię serce niesie. Oraz trzecia kara to przypisanie R8 na tydzień na Josefa Goebbelsa, pseudonim nie ma, silny. Nie, trzecia kara nie będzie wykonana nigdy. W takim razie wylatujesz z zakrzotu. Tutaj się kończy twoja przygoda. Jeżeli samochód jest ważniejszy od reputacji grupy, to żegnaj. Zostawiamy cię tutaj. Jeżeli się rozmyślisz i namyślisz inaczej, przyjdź do nas. Będziemy na spotkaniu biznesowym. Chcemy sobie psuć reputację pod względem Londrynek. Nie no, wróci, nie? Nie odwracamy się, bo jesteśmy cool kidami, nie? Nie odwracamy się. A k***a odwrócił. Pomachalibyśmy mu przynajmniej, nie? Nie, bądź twardy. Sigma mail. Michaś, co cię do nas sprowadza? Słuchaj uważnie, sprawa jest prosta. Jak wiemy, policja ostatnio zaczęła namieścić zbroję klasy drugiej. No właśnie. A jak wiemy, wy jako ta lepsza grupa, z pewnych powodów. No właśnie. Sprawa wygląda następująco. Potrzebujemy też dostępu do tak. Dostępu do broni. Broni długiej. Tak się składa, Michaś. Będą strasznie ciężkie w najbliższym czasie. Michaś, na szczęście jesteśmy w stanie taką broń pozyskać. Znaleźliśmy dwóch panów. Jeden pan sprzedaje ammo do broni długiej. Drugi pan wymienia się. Dlatego pojedziemy właśnie zaraz na SGOC, zrobimy SGOC i zobaczymy, jaką długą będziemy mogli wykraftować. Będziemy te informacje mieli za jakieś 45 minut max. Mam rozumieć, że też mamy być do czego gotowi, tak? Tak, zależy nam na tym, żeby wyjątkowo to SGOC nam poszło dobrze. Dlatego my zrobimy SGOC, bądźcie w gotowości, a jak zrobi się udany napad, to możemy wspólnie zobaczyć, co się uda wykraftować. Czy to ten słynny pakt Erwinow-Michasiow? Czy to, Michaś, by cię satysfakcjonowało? Oczywiście, że tak. Wybornie. Dziękuję, Michaś. Wspaniale się z tobą współpracuję oraz z twoją grupą. Podajmy sobie ręce na stole. Ja nie. Szklanki z Ikei. Dziękuję. Nas uczyli w szkole, że całuje się na stole. Zapraszam Zakrzot Main. Musimy się przygotować. Dobra, dziękuję, Michaś, za spotkanie. Spombimy sobie na mieście. Ciema! Co? Tak co tam? Serio? Co? No, słuchaj, Spido, jest alternatywa kary. Nie zgodziłeś się na karę, to było coś ostrzejszego. Bez to, jakby te dwa pierwsze tylko wystąpiły. No słucham, Spido, jest dla ciebie fura ważniejsza od ekipy? Nie chodzi o to, że jest ważniejsza, wiesz, tylko to bardzo dużo musiałem przejść, żeby tą furę odzyskać przez ostatni miesiąc. Ta fura jest warta około 3 miliony dolarów. Myślę, że adekwatnie robiłeś przez ten miesiąc. Powiem ci, że dużo czasu i po prostu, no wiesz, no dzisiaj udało mi się rano wziąć i wiesz, no i tak jakby znowu wyjechała, wybyła, no. Ja cię, Spido, rozumiem. Po prostu to jest takie też, no. No, mogę cię pocieszyć, to chłopaki byli za tym, żeby cię wrzucić do kotła. Stwierdziłem, że śmiesznie by było, jakby jeździł po prostu silny tą furą przez tydzień i gdybyś na nią patrzył. Jak taki cukierek za folią. Ale powiedziałeś, nie ma opcji. Trzeci raz by było to samo, tak już tyle razy widziałem na miejscu. No właśnie. Staro to. No ja bym cię infnął, ale musisz przekonać resztę. Szefostwo się zmieniło. Jak się szefostwo zmienił, jak przed chwilą gadałem z Carbo na ZS-ie, bo dobiegłem. Powiedział mi, nie wiem, musisz pytać szefa Erwina. No to ja powiem, nie wiem, musisz pytać Konrada. Dobra, to kogo mam pytać? Konrada! No co, Spido? No ale to co z tą karą? No pielgrzymkę mogę zrobić, jakby do to wezmę waskę za podpachę i zrobimy pielgrzymkę. Ale to nie jest problem. To zrobimy tak. Podjadę do ekipy i się zapytam, co robimy. Żeby to była wspólna decyzja. No ale to też podjechać mogę przecież, nie? Ekipy zapytam. Czekaj, zaraz do nich zadzwonię. Siemano. Siema, a ty nie miałeś ogarniać Harry Potter. Jedź. No nie mogę nic z tym zrobić, no. Jedź do Carbonary i zaraz ogarniemy temat. Dobra. Ja zadzwonię do silnego, czat. Mamy trzech zakładników i wziąłem jedzenie dla całej ekipy, jak chcesz. Super, Joseph. Albert zadzwonił, powiedział, czy my tak na serio i czy mu wybaczamy. Wybaczamy czy nie? Nie ma opcji. Nie ma opcji, tak? Powiedziałem mu, że miała być dla niego kara, ale jeżeli wybiera furę ponad ekipę, no to unlucky. Powiedział, że jemu zależy na tej furze, bo czekał i pracował na nią miesiąc. Chyba co na nią zrobił, że miesiąc pracował. No i teraz pytanie do ciebie, silny, bo na ciebie ma być fura. Czy zrzekamy się tej fury, niech on sobie ją jeździ, jest w ekipie, czy twardo stąpamy
Na naszym. Trzymajmy go jeszcze z godzinę. Rozumiem. Zapytam w takim razie jeszcze Karbo o zdanie. Dzień dobry, czekam Karbi. Dzień dobry. Na miejscu, gotowy. Aha, jeszcze kod. Karbi, jest jedna sprawa. Taka? Albert Spido zapytał się, czy my tak na serio. Powiedziałem mu, że tak, bo skoro wybiera furę ponad ekipę, no to niech jeździ furą. Powiedział, że pracował na nią miesiąc i że mu bardzo na niej zależy. Stwierdziłem, że zapytam ciebie o zgodę. Speed, silny jest za tym, żeby jeszcze go pomęczyć. A ty? Nie wiem. No Karbi, jesteś dorosły. Musisz mieć jakieś zdanie na ten temat. Można go chwilkę pomęczyć. Rozumiem. Dziękuję za to zdanie. Czyli każdy jest za tym, żeby go pomęczyć, a zaraz będzie... Finalnie to wina Evrona. I tak płynie bardzo przykry rok. Evron zadecydował, jego wina, że Speeda nie ma w składzie. Ja jestem za tym, żeby cię przywrócić. Ale ale Carbonara i Silny na razie nie są. No to czego oni nie są nagle? Trzeba pytać ich. Jeszcze pytam Davida, bo może będzie remis. I Dee. Czy wybaczamy mu i go bierzemy do ekipy, czy jednak trzymamy ultimatum, że musi oddać furę na tydzień? Musi oddać furę. Ja już też ponad miesiąc czekam i jeszcze się doczekałem, więc co to jest za wymówka miesiąc czekał? Tydzień poczeka w to, czy będę też różnicy mu nie zrobię jak miesiąc. True wing, widzowie, true wing. Silny też czeka na swoją limitkę, dalej się nie doczekał. Więc tak naprawdę Speedo nie jest biedny, jest szczęściarzem, bo już przynajmniej mógł sobie nią pojeździć. Zabrał mi? Labo. Słucham cię. Jesteś za tym, żeby przyjąć Speedo z powrotem bez kary, czy żeby jednak utrzymać się w tym, że kara musi być? Kara, stary, co to ma być? Przedszkole? Widzicie, widzowie? To wy jesteście po prostu miękkimi fajnymi, a nie ja. Każdy jest za karą. I ostatnia osoba, David. David, czy jesteś za tym, żeby znieść karę ze Speedo i odpuścić ten tydzień R8, czy trzymać się twardo? Powiedział, że mu bardzo zależy na tej furze, dlatego się nie zgodzi, żeby ją oddać, bo czekał na nią miesiąc. Czy jesteś za tym, żeby odpuścić tą karę? Jestem za tym, żeby nie zabierać mu R8, ale żeby nie było też, że całkowicie zmieniamy zdanie, to niech po prostu udostępni klucze również Silnemu. Żeby Silny miał też jakąś... Pytam cię po nic, bo i tak już zostało przegłosowane. Większość jest za tym, że to nie jest przedszkole i że musi być kara. Porosad. No ale to dziękuję za feedback. Ja popieram zdanie mojej grupy. Wiedziałem. Dlatego przed głosem nie mówię, jaki jest ten. Jezu, przegrałem NNN właśnie. O mój Boże. Ty, no mi się to k***a nie p***a. Ja nie tak wiem. Wziąłeś Amos Grangera, czy nie? Wziąłeś Amos Grangera wtedy? Tak, mam. Dobra, róbmy to Wordle na razie. No, ale... ja znalazłem Citwo i Witwo. Witwo, dobra, Witwo. Dobra. Co jest Witwo? Nie mam pojęcia, ale jest. Prawda. Jak wpisałem Itwo i było, czy masz na myśli Witwo? Gatunek wierzby stosowany w wikliniarstwie. Tak zwane narzędzie wycinanie. Easy, o mój Boże, szybki screenik, widzowie. To no ja też. Niby giga napad jakiś. A, tutaj też save. Zrobiłem. Zobacz, Erwin. Tutaj na ekran na górę. No. Tutaj tędy uciekał Trevor i Michael o, przez tą bramę. Bez kitu, no. A tutaj sejfik cały widać. Dobra. Podobieństwa? Jest ZC. Drugi... Drugi rząd, trzecie od prawej. Tak, drugi rząd, trzecie od prawej. Dobra, mamy to. Piu. Bez kitu. Zakrzu. Dobra, no to teraz zobaczymy, co u tego typa będzie. No zobaczymy. Tylko trzeba uciec. Ale początek listopada taki chillowy, widzowie, normalnie relaksik. No to powiedziałem ci, doki i metro. Totalna chillowa. Dzień dobry. Jakiś problem, proszę pana? A tu masz jakiś problem? Coś się stało? Nie, tylko tak się pytam, bo pan tak do mnie podbił tutaj. Coś się stało, proszę pana, czy nie? A, wie pani co, ja mam trochę wrażliwe uszy. Nie lubię słyszeć, a Harry Potter widzać, że się wk***a. Jezu, zlikowane jego imię i nazwisko, on ma maskę. Harry Potter z nami robi. Dobrze, przekażę, okej? Okay? Harry jest, Matt już mówi, k***a, czego nie rozumiesz? W kolczatkach, więc stwierdziłem, nie, ja wolę z panią porozmawiać, niż słuchać tych wyzwisk w rodzinny piątek. Rodzinny piątek, a nie owocowy piątek? Rodzinny jest. Ojoj. A to ja mogę jedynie napić się za pańskie zdrowie. Chyba, że ma pan zdrowie, to wtedy za pańską urodę. Mogę pani powiedzieć, kim jestem. Siema. Dawaj. Siema. Co tu robi Harry Potter? On ma maskę, skąd wiesz, że jest Harry Potterem? Przed chwilą powiedziałeś, że to Harry Potter. No i... Chłop się pyta, czy ma maskę. Czy nie pijemy? Dobra, a umiesz czytać? Pytanie takie, Patryczek. No,
No. Robi się do. No. A flesze pod nogi. Rozmiar, wysokość, rozpoznałem wagę. Rozumiem. Jasne. Patryk, weź dlaczego zastanawiam się, dlaczego tu stoję. Stoję tutaj, bo krzyczy tam Harry Potter, daj spokój. A wiesz, że będzie ucieczka i mam nadzieję, że uciekniemy? Wiem, że będziecie spać, a czy uciekniecie? A chcesz szkielet? Taki szkielet, pokaż. Taki. A chcesz zabawkę małego maskarza? A daj. Haha! Nie ma. Nie, no nie ma, nie ma. Panie napastniku, bo to jest problem Erwinie. W tym telefonie. No, jaki? Nie ma tu pana numeru. Okay. Macie ostatnich dwóch zakładników, tak? Tak. Dwóch, no nie? Dobra, to dwóch sobie tutaj zostawicie, załadujecie się do auta i w sumie już możecie wsiąść, tylko nie odwiedzacie jeszcze. Dobra. Mam pytanie, jako bonusowe żądanie. Nie wiem, czy można. Tak. To byłoby żądanie odpowiedzi na pytanie, jeżeli można było. Okay. Nie było gorszych ciuchów do wybrania, oficerze? Widzisz? To takie bonusowe żądanie oczywiście, no nie musi pan się zgadzać na wykonanie obowiązku odpowiedzi mi na pytanie! Dobra. Gotowy, mogę dać zielone? Dobra. Możecie jechać. Jedziemy. Podoba mi się, Harris zapytał Harego, czy ma maskę. No nie widać. Przepraszam, czy ma pan maskę, no teraz już ścignąłem. Cześć, Kajmilek. Teraz nie. Teraz już nie. No to wpiszesz Harego po teraz od wartu? Wyski, to jakaś spina ze Slytherinem będzie chyba na kasynie. Teraz zapada krawę, ten krzyczona. To się nie opłaca nam kasyno robić, ucieczkę, bo jest 12 i masz. No. Teraz mają te smoki, mogą przebrut forsować. Czat! Jest tak banalna kontra na kasyno, że to jest niesamowite. Wyobraźcie sobie. Jest 12 policjantów, poświęcasz dwóch. Popatrzcie, i to nawet, to już nawet by nie była meta, tylko my tą komodą Zakrzot już 5 razy byliśmy na kasynie. Right, right. Czyli IC, można się domyślić, że możliwe. Czyli można się domyślić, że możliwe, że znowu będzie kasyno, no nie? To z 12 policjantów, dwóch oddelegowujesz już na kasyno. I oni w głęb kasyno kampią i nie wychylają się do wjazdu. I w momencie wjazdu oni robią plecy. Jest też druga opcja, dostawać 5 razy w p***a i k***ać z interior. I wiadomo, którą opcję nasi wybiorą. Let's go. Kalkę mamy. No tak. A miał nie być. Nie, no miała być. Tego początku żadny nie jest tak pis. Albo tak, no tak. Jest Kelka, brak Vigero. To chyba lepiej dla nas, nie? Bo zwykle za nami się tylko Vigero trzymało. I widzowie, mogę powiedzieć Evron, to build, bo powiedziałeś na głos dobrą taktykę. No i od czego? Otóż widzowie! Do lewo możesz. A co jeżeli ja mam kontrę już na tą taktykę? I to jest tak zwany easy clean. Bo co jeżeli podczas tego pościgu Lambryny by sobie grały na kasynie? Biega tam dwóch policjantów, dostają f**l i na starcie mamy dwóch policjantów na minus już. O f**k, to break. Uuuu. Nadgarski czy rzewujek? Czy uncle, rzewujek jest f**k. Rzewujka. A co jeśli biegniecie na kasynę, znajdujecie ich i poddajecie im właśnie zakładników? True. Ale no będzie trzeba sprawdzać to kasyno teraz. To od środka. Plus jest taki, że to kasyno nie jest takie duże, prawda? Bo tam są zamknięte te drzwi. Więc tak naprawdę można po prostu szybko clean checkować. No, dystans. Ale giga dystans. Evron, dziś też szanujesz VIP-ów? Co to za emotka? VIP stop! No, czasami te pomysły są zdradliwe. Nie, no Chad, no nie cringe'ujmy z VIP-ami, come on. VIP-y to są takie bananowe dzieci. Bo właśnie, jak mamy suby, non-suby to są normalni ludzie, no nie? Potem mamy suby, to jest wiesz, jak na przykład masz spotkanie, są ludzie w jakimś dobrym łańcuchu, jakiś zegarek złoty, wiecie, taki styl. Moderacja, czyli właściciele imprezy, wiecie, oni pilnują tutaj porządku. I nagle masz VIP-a! Speedo ponury, no widz, to prawda. Ogólnie czwórka, jeżeli chodzi o... Znaczy, bo powiedzmy sobie szczerze, znając życie na kolejnym hejście, to już będzie jakiś oil rig czy coś, będzie na tyle duże, jakby wysoki poziom, że Vigero będzie na pewno, no nie? I żadna czwórka nie daje rady Vigero. No nie. A
ale widzowie, słyszałem pewien leak, ale nie wiem czy potwierdzony, więc to nie jest presja na adminach, ale bardzo możliwe, że Five City w niedzielę, bo było ogłoszone, że będzie update, przychodzi na nowy build, na nowy update z GTA Online, co oznacza więcej fur i więcej ciuchów. Bo 5M został zaktualizowany do tej nowej wersji GTA Online. No i, ogłosili deweloperzy w changelogu, że w niedzielę będzie duża aktualizacja. A skoro nie było żadnego trailera, więc pewnie to nie jest napadzik, no nie? I to mocno. Bo zwykle jak były hejsty, to jakieś tam były, nie wiem, jakieś trailery, nie? To coś, chociaż nie. Widzi, bo od razu kamował. Ale się skręciła. Może Demon to jest trumna, ale ona już chyba w ogóle została przepisana na medyków. Oddałem ją medykom. Bo ogólnie jeżeli chodzi o medyków, w sensie no to nie jest powód IC, ale bardziej o OC. Jak były na przykład podczas apokalipsy bombardowania, albo na przykład jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, to zawsze to byli medycy z własnej woli. Oni się zgłaszali do adminów, mówiąc, że jeżeli trzeba, nie wiem, na przykład jakichś ochroniarzy V odgrywać albo bombardowanie, to oni mogą. Dlatego na przykład podczas apokalipsy było mało medyków, bo oni w tych samolotach latali, więc stwierdziłem, nie wiem, no wygrałem bingo, to oni nie mają furę, nie, za to. Więc po prostu oddałem tą trumnę im, jako takie podziękowanie za pomoc. Medycy giga czady. Ale ucieczka długa. Trzymają się skupyki. Ale helki nie ma, chyba? Pojechała zatankować? Poleciała? Albo wisi tak wysoko, że jej nie widać, nie? Muszę sprawdzić, bo on ma największy kąt chyba z nas. Widzisz dia coś? Nie widać helki. Zdróweczko? No to chluśniem, bo uśniem. Lecimy. GG? Nie mamy pościgu. Ale nie wiadomo, czy mamy helkę. Pościgu nie ma. Nie wiadomo, co z helką. Wiesz, dostałem, gdzie zmienimy w górę tam. No i co, chwila bez helki już popa. No. O, chyba widzieli? Widziałeś? Explorer tak ale nie dogonią, no. Patrz, tutaj chłop jest jeden, a drugi jest Otamo. Serio? Czegoś ci brakuje. Siana pewnie. Siano. Kasa, no. Dobra, no to my czekamy tu. Dobra. Ale jeżeli czegoś mi brakuje, to znaczy, że to są prototypy. Albo szkielet broni. Uwaga. Watch out. Mam! Co masz? Tajemniczą skrzynkę. Otwórz. Opening. Nie mogę. A jest, otwórz. Nie posiadasz klucza. Antyczny. Napsy. Legit, opening teraz pytanie. Nie no, opening na bazie, wiadomo. Dobra. Panowie, sorry, otwieram. Ja trzymam na szczęście kciuka. Otworzyłem! O kurwa! Szkielet karabinu, część karabinu. Części karabinu po prostu. Na stół! O! Dobra. Robię. Otwieram stół. Część karabinu. Chyba wszystkie części. Dobra. Szkielet, część. Wytwarzam! Wytwarzam! AK to ci zabieram, okej? Okay? Okej. Okay. Mhm. Ale że ty chcesz na siebie AK, czy...? Nie no, AK jest syfem. Ja p***le! Co masz? Karabin AK. No k***a mać! No ale to już jest dobry karabin AK! Nie eventowy, czyli nasz, na zawsze. Bez dobra, czyli można go zabrać. Stop, prosta matematyka, teraz siadamy, liczymy zanim pojedziemy. Mhm. Jedno SGOC to jest od 120 do 220 tysięcy wliczając krypto, czyli koszt jednej długiej to około 180 tysięcy na ten moment, wychodząc na średnią. Czemu 180? No między 120 a 200, 160. A, okej. No. Jedna długa... Plus antyczny klucz, Klucz jest z Maze Banku, mamy chyba z 4 albo 5 jeszcze. Z Maze Banku jeszcze, to wartość długiej to 300 tysięcy. Ty, ale skoro jestem ciekaw, wiecie czego jestem ciekaw? Ty, bo to jest też ciekawa teoria. I ją dostałem z takiego źródła, że zweryfikowana dosyć. Patrzcie, nie dostaliśmy szkieleta do kałacha, tylko dostaliśmy skrzynkę. Możliwe, że to jest jak opening dosłownie z CS-a. Może być różny drop. Że masz czarne skrzynki i akurat się kałach trafił, a na przykład są 4 bronie w cyrkulacji. Bo jeżeli to byłby tylko kałach, to po prostu byśmy dostali po prostu szkielet do kałacha, no nie? Ale skoro jest skrzynka, to znaczy, że z jednego SGOC masz czarną skrzynkę, a ze skrzynki może być, wiesz, kill różne, no nie? Bo to dosłownie jest, no, otwierasz skrzynkę, otwierasz jak w CS-ie, wiesz, broń.